Dzień dobry. Dziki. Co tam was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortsach. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo ciekawy temat, związany z zakupem PS3 w 2022 roku. Czy warto kupić tą konsolę, ile ona kosztuje, dlaczego tak drogo oraz czy to nasza jedyna alternatywa na granie gry ekskluzywne, nie wydając fortuny. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych porozmawiamy sobie na temat kontrowersyjnego projektu ustawy Nowego Ładu dla konsol 9 generacji. Jest drogo, ale nawet określenie, że będzie jeszcze drożej, nie oddaje w ogóle tragedii, jaka na nas czeka w najbliższym czasie. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Często na kanale poruszamy tematy związane z konsolami nowej generacji i raczej dyskutujemy sobie o nowinkach technologicznych oraz innowacjach, jakie ze sobą przynoszą te sprzęty. Czasem jednak warto na chwilę przystanąć i popatrzeć za siebie, ponieważ w historii elektronicznej rozrywki pojawiły się konsole, które cieszyły pokolenia graczy. Może ich czasy nie tak dawno temu minęły, ale dziś postaramy się przyjrzeć temu, czy jeszcze warto w tym roku na nie spoglądać, gdyż naszym zdaniem mogą okazać się świetnym rozwiązaniem. Przyjrzymy się również wersjom konsol i odpowiemy sobie na pytanie, którą najlepiej z nich kupić, albo czy w ogóle warto pochylić się nad PS3. Ceny konsol nowej generacji są bardzo wysokie i wydaje się, że te wzrosty się wręcz pogłębiają i nic nie wskazuje na to, aby miały one szybko stanieć. Do niedawna w miarę ciekawą alternatywą była konsola PS4, która była dosyć tania, a dodatkowo za śmieszne pieniądze mogliśmy się zaopatrzyć w dobre tytuły, jednak niestety wzrost cen dotknął nawet te konsole. Aktualnie ceny konsol PS4 zaczynają się od 650 zł i w tych pieniądzach zazwyczaj są to zmęczone modele, a przeglądając portale aukcyjne nawet widzimy slimki po 1000 zł, co dla nas jest tak niebotyczną kwotą, że po prostu musimy was namówić albo bardziej zniechęcić do zakupu tych urządzeń, bo szkoda nam po prostu waszych pieniędzy. Niestety, ale aktualne ceny konsol poprzedniej generacji nie są dla nas w żadnym stopniu akceptowalne, dlatego zastanawialiśmy się nad tym, jak ten temat ugryźć. Chcieliśmy wam podsunąć kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi ogrywanie dobrych gier, a jednocześnie nie zrujnuje waszych finansów, stąd właśnie dzisiaj o PS3, które na ten moment jeszcze jest sensownie wycenione. Chociaż mamy pewne obawy, że po tym materiale znów wzrosną ich ceny. Ale do rzeczy. PS3 zaczynają się od około 250 zł za sprawną oczywiście konsolę z padem i co najważniejsze z kablem, bo przeglądając oferty nie było to tak oczywiste. My z naszej strony sugerowalibyśmy, żeby jednak dołożyć 100 zł więcej. Za 350 zł spokojnie zgarniacie PS3 Slim z dwoma padami, dużym dyskiem i tutaj już jego pojemność zależy od tego, na co traficie. Często do tego otrzymamy spory zestaw gier. Padło na Slimkę, ponieważ można ją kupić w najlepszych cenach, jest mało awaryjna, ale jeśli jednak trafi się wam wersja Super Slim, to oczywiście również jest bardzo dobrą opcją. Jednak dopłacanie do niej jest nieuzasadnione i możemy też tutaj nadziać się na wersję tej konsoli bez dysku. Odradzamy pierwsze rewizje PS3, tak zwane chlebaki, ponieważ cechuje je spora awaryjność, a pierwsze modele, które zeszły z linii produkcyjnej, nawet jeśli kupicie sprawne, to istnieje duże ryzyko awarii sprzętu. Jeśli więc chcecie konsolę do zabawy, to warto postawić na większe pewniaki czy późniejsze modele. Jak już jesteśmy przy odradzaniu, to jednak naszym zdaniem górna granica zakupu konsoli PS3 plasuje się na poziomie 400 zł. Powyżej tej kwoty możemy już dorwać konsolę następnej generacji, czyli Xbox One. I wiemy, że to całkowicie inne sprzęty, ale chyba w tej cenie można przełknąć zmianę barwy i zrezygnować z X-ów na rzecz Game Passa i chmury. A jak wiemy, chmura umożliwi wam ogrywanie najnowszych gier i to nawet w przyzwoitej jakości, jednak nie o tym dzisiaj. Naszym targetem są właśnie gry na wyłączność, które możemy ograć na PS3. A jest tego naprawdę sporo i mimo braku wsparcia i aktualizacji dla tej konsoli, jest dużo do ogrania, a konsola zapewni wam wiele godzin beztroskiej zabawy.
Obecnie panującym trendem jest tworzenie remasterów starszych gier, co nie zawsze wychodzi najlepiej, do tego jest kosztowne, także czasem lepiej spojrzeć w stronę oryginałów, które bez problemu będziemy mogli ograć na PS3, a gry na PS3 wciąż wyglądają całkiem nieźle. Odpalałem ich kilka na swoim telewizorze w 4K i przyznam, że przy korekcie obrazu, jakie zapewnia telewizor, grało się całkiem przyjemnie i grafika wcale nie wypalała oczu. Aktualnie na konsolach najnowszej generacji próżno szukać dużej ilości nowych tytułów, dlatego jeśli chcielibyście nadrobić bibliotekę ekskluzywnych gier Sony, to na tej konsoli zrobicie to niskim kosztem, a wierzcie nam, jest tego sporo, więc zanim nadrobicie te wszystkie gierki, to może w końcu biblioteka nowych gier na PS5 się wzbogaci, a nawet i ceny konsol się unormują. Koniec wsparcia dla konsoli PS3 to również koniec pewnej epoki, która cechowała się sporą ilością plastikowego szajsu, który mogliśmy podłączyć do swojej konsoli i w ten sposób nie jeden raz ratował on domówkę, która się po prostu dłużyła. Mowa o takich gratach jak gitary, mikrofony czy perkusje albo badziewne deskorolki. Podsumowując nasz dylemat zakupu co do PS3, to uważamy, że konsola jest jak najbardziej warta waszej uwagi, nawet w roku 2022, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że ich ceny już tylko będą rosnąć, a obecny okres jest najlepszym na zakup sprzętu choćby w celach kolekcjonerskich. Warto też mieć na uwadze, że wzrosty cen będą również dotykać gier na tą konsolę, które być może nawet mogą szybko nastąpić. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w miejskim Marrakeszu. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba będzie najlepiej, jak potraktujecie to jako żart. Ciemne chmury spowiły cały świat i coraz częściej słyszymy o protestach w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Boliwii czy Czechach, ponieważ obywatele tych krajów nie godzą się na to, co ma się stać z cenami konsol w Polsce, a sytuacja ma być przerażająca. Jeden z użytkowników Reddita pobrał próbną 30-dniową wersję Pegasusa i podsłuchał rozmowę braci Spencer z premierem Mateuszem na temat nowego ładu dla konsol Xbox Series oraz PlayStation 5. W przeciągu pełnych 20 minut przygotowali oni nowy, gotowy projekt Konsola Plus. Projekt zakłada nałożenie dodatkowych opłat na konsole luksusowe takie jak PlayStation 5 czy też Digital, jednocześnie wprowadzając dopłaty do konsol pierwszej potrzeby takich jak Xbox Series S czy Xbox Series X. Jeśli uda wam się załatwić dowód zakupu, to dopłatę również można otrzymać do Xboxa One. Najważniejsze w tym projekcie jest wsparcie dla najbardziej potrzebujących, czyli domostw wielokonsolowych, gdyż jak wiemy, z konsol korzystają zazwyczaj najmłodsi użytkownicy, a jak wiemy, im mniej konsol, tym więcej kłótni i napięć. Dlatego Spencerowie chcą, aby w polskich domostwach przypadały co najmniej dwie konsole na jednego użytkownika. I ważne jest to, żeby to były konsole z rodziny Xbox. Ustawa jest ściśle powiązana z programem Rodzina na Swoim i właśnie jednym z głównych warunków przystąpienia będzie posiadanie konsol z rodziny Xbox. No i to niestety wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem zakup konsol 7. generacji to dobra decyzja, czy jednak odradzacie kupowanie takich sprzętów. A jeżeli macie niedosyt po tym materiale, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzętom retro. A jeżeli jeszcze tego wam mało, to na kanale również są materiały poświęcone tematyce pecetowej, tak więc jest co robić, serdecznie was zapraszamy. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje to naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać, link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Widzimy się jutro w shortach, pojutrze w shortach, w środę w filmie, tak więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.